3 września odbyły się dożynki gminne. Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza święta, następnie zbiórka korowodu dożynkowego w Jankowicach. Następnie korowód przejechał do Świerklan, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie tegorocznych dożynek. Na scenie mieszkańcy mogli podziwiać występy lokalnych artystów oraz występ Krzysztofa Respondka. Dzisiaj świętujemy akurat dożynki, corocznie świętujemy. Myślę, że jest to podziękowanie przede wszystkim dla rolników za to, że sprawiają, że naszych stołach jest chleb powszedni, symbol tegorocznych dożynek. Serdecznie dziękuję przede wszystkim mieszkańcom gminy Świerklany za to, że faktycznie posesje były postrojone. Liczny korowód, barwny, kolorowy. Myślę, że daliśmy radę. W dalszym, można powiedzieć, czasie będziemy dalej tak robić, żeby te dożynki faktycznie były takim świętem wszystkich nas, głównie żeby docenić to, co mamy na stołach. Mamy dużo zespołów, mamy Andrę de Kareninę, Respondka tutaj, Krzysztofa, więc myślę, że czeka moc atrakcji. No my to osobiście to tylko my przyczepa wstroili. Co tylko było, przede wszystkim zboża, no i różne ładne takie kwiatuszki czy coś, tak żeby było ładnie. Dożynkom towarzyszył konkurs na najładniej przystrojoną posesję znajdującą się na trasie korowodu. Zgłosiła się do niego mieszkanka ulicy Rybnickiej w Świerklanach, pani Mariola Gorażdża, której w przygotowaniu obejścia na okoliczność dożynkowego święta pomagała koleżanka Justyna. Honorową odznakę ministra rolnictwa i rozwoju wsi zasłużony dla rolnictwa przyznano Grzegorzowi Wolnemu, Andrzejowi Gajdzie, Józefowi Rduchowi i Markowi Antończykowi. Rolnicy odebrali wyróżnienia z rąk wójta gminy Tomasza Pieczki, wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego i posłanki Teresy Glenc. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wręczył wójtowi Tomaszowi Pieczce specjalną edycję znaczków pocztowych wyprodukowanych przez Pocztę Polską na okoliczność 50-lecia gminy Świerklany. 5 sierpnia podczas festynu letniego w Jankowicach poznaliśmy wyniki konkursu na najpiękniejszy ogród w sołectwie Jankowice, ogłoszonego z okazji 800-lecia miejscowości. Spośród 9 zgłoszonych propozycji jury wyłoniło laureatów pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz zdecydowało o przyznaniu 3 wyróżnień. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. W ocenie zgłoszonych prac komisja kierowała się m.in. estetyką ogrodu, różnorodnością nasadzeń, znajomością odmian i gatunków roślin oraz zastosowania architektury ogrodowej przez gospodarzy ogrodu, jak również ilością pracy, jaka została włożona w stworzenie ogrodu. Nagrodami były meble i sprzęt ogrodowy. Podczas wydarzenia na scenie wystąpił m.in. zespół Karpowicz Family. No dzisiaj kolejne wydarzenie w ramach wielkich obchodów gminy Świerklany i miejscowości Jankowice. Bo Jankowice to 800-lecie istnienia miejscowości, a gmina Świerklany to 50-lecie istnienia całej gminy. No i w ramach tych obchodów wystąpią Karpowicz Family, kolejno Brygida i Robert Łukowscy, no i jeszcze zespół MIG. Tak więc uświetnią dzisiejszy dzień. Myślę, że frekwencja dopisze wśród mieszkańców. Z okazji jubileuszu 800-lecia postanowiliśmy Rada Sołecka zorganizować też konkurs na najpiękniejszy ogród z okazji 800-lecia w sołectwie Jankowice. Tak postanowiliśmy, bo już kiedyś też tutaj w gminie Świerklany organizowaliśmy ogród w gminie na najpiękniejszy ogród, a wiadomo, że ludzie teraz coraz bardziej się starają, żeby wokół domów było coraz kolorowiej, coraz więcej roślinności, więc no ten miesiąc, czerwiec, uznaliśmy, że zaczynają róże kwitnąć, ogrody coraz piękniejsze, więc w tym miesiącu postanowiliśmy po prostu zorganizować ten konkurs. Tak, ogromnie bardzo dużo pracy włożyłam, nie tylko ja, bo cała rodzina, nie ukrywam, że ogród jest moją pasją i po prostu cały czas lubię coś tam tworzyć, przesadzać, nasadzać, więc cały dzień siedzę w ogrodzie, że tak powiem, jeżeli mam wolny. No jestem zaskoczona w ogóle tą nagrodą, ogród się tworzy do końca. Ogród to piękno i praca na zawsze, jak jest na moim w ogrodzie napis, nie? Ogród jest, nie ma końca w ogrodzie. Bez przerwy się coś zmienia, coś robi, ulepsza, upiększa. To był już ostatni dzwonek. Państwo tak mi po prostu potrzepli, żeby jednak zaufać sobie, bo zawsze to robiłam bardziej dla siebie, a po prostu zawsze miałam w słuchu coś takiego, że przechodnie powinni patrzeć na piękny krajobraz. Nie powinniśmy ich zmuszać do patrzenia na coś, co jest brzydkie. Tak bym to złożyła. I trzeba kochać to po prostu, co się robi.
15 sierpnia w Studience w Jankowicach odbył się festyn odpustowy, w trakcie którego odbył się bieg Walentego. Historia Studienki związana jest właśnie z legendą o księdzu Walentym. Co roku mieszkańców zaskakuje ksiądz proboszcz, który próbuje urozmaicić festyn i pojawia się każdorazowo na czymś innym. W biegu wzięli udział również młodsi, jak i starsi mieszkańcy Świerklan i Jankowic. Bieg Walentego w Studience odbył się również podczas obchodów związanych ze świętem Matki Boskiej Zielnej oraz święta Wojska Polskiego. Duże obchody, największe uroczystości w Warszawie, wielka defilada, ale również w tysiącach miejscowości w całej Polsce, takich jak Jankowice, takich jak tutaj w Studience, tutaj w sanktuarium, bo mamy dzisiaj taki szczególny dzień, gdzie łączy się to, co polskie z tym, co chrześcijańskie. Matka Boska w imię powstąpienia, wzięcie Najświętszej Marii Panny, Matki Boskiej Zielnej, no i rocznica Bitwy Warszawskiej, która też ma to znaczenie dla naszego narodu bardzo, bardzo istotne. Była bardzo niebezpieczna sytuacja zaraz po odzyskaniu niepodległości, ale nie daliśmy się pokonać, bo jesteśmy wszyscy razem. I jesteśmy razem dzisiaj w całej Polsce, w Warszawie, w mniejszych, większych miejscowościach, tysiące miejscowości w całej Polsce. Polacy się gromadzą, świętują to, że po prostu mamy wolność, mamy własne państwo. Uwaga mieszkańcy gminy Świerklany. Ruszyła trzecia edycja programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tytułem Moja Woda, który ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać nawet 6 tysięcy złotych dotacji na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Regulamin programu Moja Woda dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.